bohater dzisiejszego odcinka. Do tego ważnego momentu odliczamy... 1, 2, 3, 4, 5 Proszę Państwa, oto Casio CTK-800. Wspaniały instrument. Ma bardzo wiele ciekawych brzmień. I zamiast tutaj dużo mówić, ja po prostu Wam coś zagram. Najpierw powiemy sobie troszeczkę o brzmieniach tego instrumentu. Jak każdy keyboard, ma do dyspozycji piękne fortepiany. Prawda? Ma bardzo dużo tych fortepianów. Ogólnie on ma 500 brzmień, także jest z czego wybierać. Zobaczcie, jaki ładny, realistyczny. I tak dalej. Ma oczywiście też inne brzmienia. Fortepian jeszcze na przykład ma. Ma bardzo ciekawą na przykład gitarę elektryczną. Ma też takie dosyć niesamowite brzmienia. Takie jak to. Tak samo jak pozostałe keyboardy, trąbki, saksofony, skrzypce, ale to jest sprawa oczywista i tego nie będę Wam pokazywała. Poza tym, że instrument ma 500 brzmień, dobrej jakości jak słyszycie, ma jeszcze 120 rytmów. Niektóre z tych rytmów same są już muzyką, same w sobie. Zobaczcie sami. Thank you.
szczególne. Z pewnością wielu z Was interesują rytmy takie nowocześniejsze, takie jak dance, techno. To już tutaj jeden mieliśmy, ale popatrzmy sobie na to, co mamy jeszcze. Pokazując Wam rytmy, pokazuję też brzmienia, jakie ma ten instrument. Tango jest w stosunku do innych modeli Casio przynajmniej. Rytmy ludowe też są. Zobaczcie, jaki ładny. Że są rytmy różne do różnych styli. Jest coś takiego też jak piano rytmy i to polega na tym, że rytmy są wykonywane przez fortepian.
na przykład mamy coś takiego. Właśnie się uruchomiłam. O, tego szukałam. Zobaczcie, z basem Albertiego nawet. Mnogości rytmów i brzmień, instrument ma 100 utworów edukacyjnych, z tym, że 50 utworów są to utwory fortepianowe lub takie, w których główną rolę gra fortepian, a orkiestra stanowi tło. Posłuchajmy sobie po fragmencie. Zobaczymy, co mamy dalej. I tak dalej, i tak dalej. O, sonata księżycowa. Zwykłych utworów i odpaliliśmy pierwszy utwór. Znam nawet do niego tekst. Powiem tak, Casio CTK-800 jest instrumentem edukacyjnym z szeroko rozbudowanymi funkcjami związanymi z uczeniem utworów. Dlatego właśnie jest tutaj 100 utworów, żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie. Między innymi są też kolędy, takie jak Cicha Noc, jest też Jingle Bells. Powiem tak, ponieważ ten utwór znam, i znam do niego tekst, to po prostu postanowiłam, że się pobawimy. I teraz popatrzcie, co ja zrobię. Podłączę do instrumentu mikrofon. I teraz pokażę Wam, jak działa funkcja Sing Along, która jest tu w tym instrumencie. Raz, raz, raz. No, może troszeczkę przesadziłam z tym mikrofonem. No, okej. No to sobie puszczamy utwór teraz. Nie, za wysoko. Sobie możemy transponować teraz i dopasować do własnego głosu. W tej tonacji. Zobaczymy, czy tam radę.
of marching in. Oh, when the signs go marching in. Oh, I want to be in the number when the signs go marching in. No to sobie zaśpiewaliśmy. Tutaj trzeba stop dać. Oj, oj, oj. No niestety, czasami keyboardy robią nam psikusy. Obok tej sekcji Sing Along, gdzie możemy właśnie śpiewać przy pomocy mikrofonu, mamy taką wspaniałą rzecz, jak dodawanie efektów, dodawanie pogłosu. I teraz sobie wybierzemy na przykład zwykły fortepian. I teraz pogłos, mamy pogłos. Zobaczymy, co będzie, jak my damy. O, widzicie, chorus dodaliśmy. No cóż, to chyba wszystko, co mogę powiedzieć o tym instrumencie. No, jeszcze na koniec mogę dodać, że tak jak późniejsze modele Casio, mają też bardzo fajną funkcję, taką jak split, czyli podział klawiatury. Zobaczcie, tu mam fortepian. A teraz mam coś zupełnie innego na przykład. I na przykład sobie mogę akordy grać tutaj. Łączenie dwóch różnych barw. Czyli na przykład mamy to brzmienie i połączymy je na przykład z organami. Głośniczki tego instrumentu są dosyć słabe. I takie, no, delikatne. Przez co, no, instrument bardzo traci w oczach użytkownika przy pierwszym zetknięciu. Dlatego pokażę Wam, jak ten instrument działa na kolumienkach, na głośniczkach. O, i na przykład mamy, weźmiemy sobie rytm. 28. Tutaj mamy też jeszcze ciekawą rzecz, że funkcję zapamiętywania registrów, czyli do każdego rytmu mamy dopasowane tempo i brzmienie instrumentu. Pokażę Wam rozpoczęcie rytmu i chwileczkę, jakby on wybrzmi, a potem to samo zobaczycie po podłączeniu do wieży z głośnikami. Zdecydowanie lepiej będzie, jak podłączymy instrument do wieży. I teraz próbujemy.
mam przez 4. Aż już rezonuje. Podsumowując, powiem tak. Jest to jeden z ostatnich instrumentów, które były dobre, które były dobrymi instrumentami firmy Casio. Jeszcze jest WK3200, 3800 i WK8000. Te instrumenty naprawdę bardzo polecam, ponieważ one mają piękne brzmienie. Natomiast z serii CTK, tak na dobrą sprawę, to jest jeden z ostatnich dobrych instrumentów. Także jeśli będziecie mieli możliwość kupić taki instrument, a nie będziecie chcieli zbyt dużo pieniędzy na to przeznaczać, to jest bardzo dobry model, bo jest w miarę tani, tam około 5 do 700 zł można go kupić jako używany. Dla kogo ten instrument jest dobry? Ponieważ kwestia nagrywania utworów jest tutaj dosyć słaba dla twórców muzyki, dlatego że są tutaj tylko dwie ścieżki możliwe do nagrania i jest 5 utworów użytkownika, a nie tak jak piszą w opisach w internecie i na stronach sklepów muzycznych. Ten instrument polecałabym wokalistom, którzy potrzebują sobie na przykład podegrać jakieś akordy, ponieważ tak samo jak ja pokazałam utwór demonstracyjny, jeden z utworów edukacyjnych, tak samo można śpiewać utwory użytkownika. Poza tym ten instrument polecam do edukacji dzieciom, tak powyżej powiedzmy 12 roku życia. No i ludziom starszym, bo dostępność funkcji jest bardzo łatwa. Instrument można wziąć przy ognisku na przykład. Znaczy, nie mówię tak przy ognisku w sensie na jakieś bajoro, na jakieś, nie wiem, łąki, nie łąki. Po prostu, jak są w miarę dobre, suche warunki, można wziąć. Przede wszystkim pokażę Wam, jaki ten instrumencik jest leciutki. Zobaczcie. Niby on jest duży, prawda? A zobaczcie, jak ja z łatwością go biorę. Patrzcie. I mogę sobie go wziąć i iść pod pachą. Naprawdę lekki, tani, ładnie brzmiący, prosty w obsłudze. To jest instrument, który sam się obsługuje praktycznie. Dużo rytmów, dużo brzmień i dużo przyjemności z grania. To wszystko w dzisiejszym poranku muzycznym. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków i subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia!